Dzień dobry. Był zagrany sygnał z biurka, w związku z czym prosimy o uwagę i skupienie. Proszę Państwa, do chwili. Polska jest jedna, ty żyjemy. Co narodca się podzieła, szablonowy wierzemy. Nasz marsz na Polski, z ziemi polskiej do Polski, zawoli. Gospodarz tutejszych lasów, lasów państwowych, którymi opiekują się leśnicy z nadleśnictwa piwnicznych, lasów położonych nad Łomnicą Zdrój, niedaleko Łabowskiej Hali, lasów, w których swoją bazę miał oddział żandarmeria, oddział wojskowy ugrupowania Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość odsłonięcia tablicy edukacyjnej poświęconej temu ugrupowaniu i temu oddziałowi w miejscu, gdzie ta baza, ziemianka była zlokalizowana i gdzie oddział żandarmeria spędził tutaj przełom lat 1948-1949. Proszę sygnał powitania. Thank you.
Proszę Państwa, teraz dokonamy odsłonięcia tablicy edukacyjnej. Odsłonięcia tego dokona Pan prezes Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Pan Optułowicz Zbigniew i Pan Nadleśniczy z Piwnicznej, Pan Stanisław Michalik. Pan prezes sobie da radę. Poświęcenia tablicy dokona ojciec Bogdan Całka, dyrektor Bursy Jezuitów w Nowym Sączu. Dziś dokonuje się wobec żołnierzy wyklętych dziejowa sprawiedliwość, która swoje źródło ma w sprawiedliwości Boga, bo oto powracają oni z nicości do istnienia. Pokonują drogę po ludzku niemożliwą, od represji, wymazania z ludzkiej pamięci, do wielkiego wobec nich szacunku ich honorów oraz wynoszenia wysoko wartości ich patriotyzmu i poświęcenia, choć niestety większość z nich tego nie dożyła. Dziś na pewno rozumiemy lepiej słowa sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, nie chce ludzi wielkich, kończy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu, który poniósł śmierć na drzewie krzyża, dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez niego przekazałeś nam, abyśmy wzajemnie się miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy gromadzą się tutaj dzisiaj, aby poświęcić tablicę ku czci żołnierzy niezłomnych Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, którzy oddali swoje życie, zdrowie i życie na służbę narodu i ojczyzny naszej. Pobłogosław tę pamiątkową tablicę. Którą umieszczamy w tym miejscu walki, pracy i modlitwy żołnierzy wyklętych o wolność ojczyzny. Tym, którzy tu poświęcili swoje życie dla dobra ojczyzny, niosąc na swoich sztandarach słowa przodków naszych: Bóg, honor, ojczyzna. Niech żywych dotknie Boże błogosławieństwo, a ci, którzy już zmarli, niech doświadczą pokoju wieczności. W imieniu ksiądz poświęca. W imieniu Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Nowy Sącz pragnę podziękować Nadleśnictwu Łomnica za właśnie wybudowanie tej tablicy pamiątkowej. Niech ona będzie po prostu historią dla wszystkich tych, którzy tu się znajdą. Po prostu, żeby ta pamięć została po tych ludziach, których już nie ma, którzy już nie żyją. Wszystkim, którzy się przyczynili do tego,
Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz głos zabierze pan nadleśniczy Stanisław Michalik. Szanowni Państwo, lasy w dziejach, w historii Polski, lasy polskie miały dla naszego narodu, społeczeństwa zawsze ogromne znaczenie. Wystarczy wspomnieć bardzo odległe dzieje, kiedy to pamiętamy tą scenę z książki, a później filmu pod tytułem Krzyżacy, kiedy polskie wojsko pod Grunwaldem znajdowało się przed bitwą w cieniu drzew, a krzyżackie w pełnym słońcu. Już na początku mieliśmy przewagę, która dała późniejszy wielki sukces. Natomiast w przeciągu dziejów, wtedy kiedy Polska przeżywała trudne chwile, traciliśmy niepodległość, przychodziły zabory, w lasach kryło się, ale z nich później prowadziło aktywną działalność przeciwko zaborcy, przeciwko ciemiężycielom, okupantom, bardzo wiele ugrupowań wojskowych, partyzanckich, patriotycznych. Las zawsze ich chronił, żywił, dawał poczucie bezpieczeństwa. I tak ta historia się toczyła aż do blisko czasów współczesnych. W okresie II wojny światowej Armia Krajowa to było największe zgrupowanie partyzanckie czy armii podziemnej w ogóle w dziejach nowożytnej Europy. Większość tych oddziałów korzystało właśnie z lasów, z polskich lasów. W tej chwili one w większości są lasami państwowymi. I oczywiście ta sytuacja nie zakończyła się równo z II wojną światową. Również fakt, że Polska dostała się, trzeba tak powiedzieć, wprost pod okupację sowiecką. Duża część tych dzielnych osób, żołnierzy, partyzantów nie pogodziła się z tym stanem rzeczy. W oddziałach partyzantki antykomunistycznej, ruchu oporu przeciwko tym nową władzom, które niestety zapowiadały zupełnie inny sposób rządzenia, a w praktyce on zadziałał w sposób bardzo, powiedzmy, no taki bezwzględny, w sposób totalitarny, w sposób autorytarny i jednocześnie nastawiony był na eliminowanie polskich patriotów, osób, które nie godziły się z takim stanem rzeczy. W oddziałach tej partyzanckiej powojennej, antykomunistycznej literatura opisuje, że przewinęło się ponad 200 tysięcy osób. Historia, dzieje Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej dla leśników, szczególnie leśników tutejszych, nadleśnic Piwniczna i sąsiedniego z Zagóry, z drugiej strony pasma Jaworzyny Krynickiej, Hali Łabowskiej, czyli nadleśnictwa Nawojowa, są szczególne. Inicjatorem, pomysłodawcą, głównym organizatorem i dowódcą był leśnik tego ugrupowania, leśniczy nadleśnictwa Nawojowa, Stanisław Pióro, pseudonim Emil. Był również dowódcą tego oddziału wojskowego, który przyjął nazwę Żandarmeria, który to oddział tu, w tym miejscu, jak już wspomniałem, spędził przełom lat 48-49, głównie zimę, tworząc tutaj swoją kryjówkę, bazę. Również w tym ugrupowaniu działał w tamtych czasach wtedy młody chłopak, a późniejszy wieloletni leśniczy, również nadleśnictwa Nawojowa, pan Tadeusz Ryba, pseudonim Jeleń. Stąd też ta dbałość o upamiętnienie tego miejsca ze strony leśników. Nie jest to przypadek odosobniony. W związku z tym, co mówiłem, że te oddziały działały w ilościach bardzo znacznych, były to setki, może tysiące nawet ugrupowań na terenie Polski, tak w czasie wojny, tak w czasach wcześniejszych powstań, przy zaborach listopadowym, styczniowym, ale i w okresie II wojny światowej i po wojnie, wiele tych śladów tej działalności zachowało się właśnie w polskich lasach. Leśnicy od wielu lat przykładali znaczną wagę do dbania o zachowanie tych śladów, upamiętnienia tych miejsc. Oczywiście wszyscy pamiętamy, skąd się wzięło określenie żołnierze wyklęci. Władza komunistyczna chciała wymazać ich z historii Polski, z pamięci Polaków. W dużej części niestety im się to udało, ale w ostatnich szczególnie latach ta pamięć jest bardzo zdecydowanie przywracana. I nasz tutaj pomysł, działanie, żeby to miejsce, gdzie to ugrupowanie, ten oddział tutaj właśnie miał tą swoją lokalizację, żeby upamiętnić, żeby utrzymać dla następnych pokoleń. Mówiąc górnolotnie, cytując klasyków, naród, który traci pamięć, traci wolność. W związku z czym ta pamięć musi zostać zachowana. My, którzy ją pamiętamy, szczególnie osoby starsze, tutaj na czele z panem
Kuligiem, który i w czasie wojny, i po wojnie działał bardzo zdecydowanie w obronie niepodległości Polski, czy pan Optułowicz, który jako prezes oddziału żołnierzy Armii Krajowej, oddział Nowy Sącz. Natomiast ludzie młodzi, bardzo się cieszę, że oni są tu obecni, to dla nich ta pamięć musi być zachowana, utrwalona, a przede wszystkim musi zostać opisana. Informacje na temat tego ugrupowania, jeżeli się gdzieś przewijały, to oczywiście w formie zdeformowanej, ośmieszającej, czy takiej powiedzmy prezentującej ich bardzo złym świetle, jako bandytów leśnych, a nie patriotów. I poza tym dopiero współcześnie pojawiają się opracowania takie, jakie tutaj przygotował i przez lata gromadził informacje pan Maciej Śliwa. Jest to historyk, to są nie opowieści na zasadzie jakichś tam zasłyszanych informacji, to są twarde i pewne fakty historyczne. I z całą pewnością trzeba właśnie tak do tego podchodzić, czyli czytając tutaj historię tego ugrupowania, to jest historyczna, jednoznaczna rzeczywistość. Sama baza Ziemianka znajdowała się nieco niżej tego placyku. Gdzie państwo mamy materiały, przekażemy je już na spotkaniu w Łomnicy, na które już w tym momencie serdecznie zapraszam, połączone z poczęstunkiem. Natomiast sama ta baza w postaci Ziemianki znajdowała się nieco niżej tego placyku, gdzie się znajdujemy. Tu był taki plac apelowy, miejsce, gdzie się odbywały msze. Był mini ołtarz polowy, tu ksiądz Władysław Gurgacz, jak to nazywają teraz bardzo słusznie, popiełuszko okresu stalinowskiego. Tutaj właśnie z tymi dzielnymi, młodymi żołnierzami prowadził nauki, prowadził msze. Natomiast sama Ziemianka była nad potokiem, niedaleko niżej naszego tutaj miejsca, gdzie się znajdujemy. I mam taki plan, liczę na to, że on się powiedzie, żeby w jakiejś części tą budowlę zrekonstruować. Przynajmniej ścianę frontową, być może jakiś fragment boku. Zachowały się właśnie materiały obrazujące, jak ten obiekt się przedstawiał. Więc liczę na to, że w nieodległej przyszłości jeszcze taki element byśmy tutaj tego miejsca po prostu ubogacili, aby i ta pamięć, ale i wiedza, jak to było zorganizowane, nawet w formie takiej możliwości obejrzenia takiej właśnie zaaranżowanej ziemianki, żeby mogła temu miejscu towarzyszyć. Także ja, jak wspomniałem, jako gospodarz tutejszych lasów, bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie, liczny udział i bardzo się cieszę szczególnie, że to młode pokolenie z nami tu jest obecne. Jestem przekonany, że to miejsce będzie coraz liczniej odwiedzane, a pamięć o żołnierzach niezłomnych, bo tak trzeba ich teraz częściej nazywać, nie wyklętych, a niezłomnych, będzie utrwalona i przekazywana na następne pokolenia. Cześć i pamięci. Ja tylko dopowiem, że pan nadleśniczy z Piwnicznej, pan Stanisław Michalik, nie powiedział, że to właśnie on jest sponsorem, nadleśnictwo jest sponsorem, inicjatorem tej tablicy, za co bardzo dziękujemy. Chciałbym, żeby teraz głos zabrała pani Roxana Szczyptarz-Częs z IPN-u Kraków, która bardzo dużo nam pomaga w sprawach edukacyjnych, historycznych itd. Dziękuję. Przede wszystkim w imieniu swoim i w imieniu wszystkich pracowników Instytutu Pamięci Narodowej chciałam podziękować inicjatorom, wykonawcom za to, że przygotowali to wszystko, za pomysł. Dziękuję, że włączacie się w te działania edukacyjne, bo one jakkolwiek Instytutowi bardzo leżą oczywiście na sercu, natomiast bez wsparcia właśnie takich osób tak naprawdę te inicjatywy pozostawałyby w jakimś takim małym gronie. Dzięki Państwu przede wszystkim takie inicjatywy mogą zostać zrealizowane. Pan nadleśniczy wspomniał tutaj o bazie, o tym właściwym miejscu. Może taka drobna uwaga z mojej strony. Oczywiście współrzędne i znamy miejsce, znamy. Natomiast już na przyszłość pozostaje podjęcie takiego działania, które by pozwoliło przy wykonaniu prac archeologicznych, konserwatorskich, za zgodą nadleśnictwa, konserwatora, aby one zostały przeprowadzone i aby wszystko to, wszystkie te pozostałości, które w pobliżu których my się znajdujemy, aby one zostały odkryte, zabezpieczone, nie w sposób taki, bym powiedziała, partyzancki, tak? Czyli może i z własnej inicjatywy, ale na pewno naruszyłoby to pewne warstwy ziemi. Mam nadzieję, że taka inicjatywa wkrótce zostanie podjęta, w jakim czasie to się wszystko okaże.
Natomiast przy okazji odsłonięcia tej tablicy, spoglądając na zdjęcie księdza Gurgacza, który odprawia mszę świętą, przypomniało mi się taka sentencja znajdująca się w jego zapiskach. Cnota to nie jest synonim ciepłego masła. I można to w jakimś zakresie połączyć ze stwierdzeniem José Marii Escrivy, założycielem Opus Dei, który stwierdził z kolei, że jakiekolwiek półprawdy, kłamstwo to zawsze jest, jakiekolwiek półprawdy czy oszczerstwo to zawsze jest kłamstwo, a kłamstwo jest bronią tchórzy. I myślę, że bardzo wiele osób, które stawało z bronią w ręku, oni nie stawali, to oczywiście pozostaje poza naszym poznaniem, ale nie stawali z nienawiści, tylko z miłości do prawdy. Właśnie dlatego, żeby dać świadectwo prawdzie. I jestem pewna, że ksiądz Gurgacz, który odprawiał tutaj, w tym miejscu mszę świętą, który spędzał tyle czasu z tymi młodymi chłopcami, uczył ich przede wszystkim umiłowania do prawdy, nie nienawiści. Nie nienawiści. I o tym powinniśmy przede wszystkim pamiętać. Wojna jest straszną rzeczą. Wojna niesie ze sobą ofiary. A pośród tych, którzy stają się ofiarami, są również ci, którzy mają wielką miłość do swoich wrogów. Dziękuję bardzo. Bardzo bym prosił jeszcze pana prezesa Towarzystwa Historycznego Leszka Zakrzewskiego, który zna historię księdza Gurgacza, zna historię Pepanu, który prowadził spotkanie z okazji stulecia urodzin księdza Gurgacza. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za zaufanie. Natomiast w takim stroju trochę nieoficjalnym, za co przepraszam, bardziej turystycznie. Piękne słowa padły tutaj i pan nadleśniczy bardzo dobrze zaznaczył, że nasze lasy, sądeckie lasy, były kolebką dla niepodległości, dla przechowania tej idei, która była światłem dla działania oddziału PPN. Dlatego, że oddział to był niezwykły. To był jeden z oddziałów o najwyższym stopniu moralnym, jeżeli chodzi o wychowanie. To, co właśnie pani Roxana wspomniała, że ci chłopcy, którzy byli w lesie, byli kształtowani, byli formowani przez swojego kapelana. A kapelan to był zaiste niezwykły. I mam nadzieję, że wszelkie prace ku temu, żeby go w jakiś sposób uczcić, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, będą prowadzone i będą rozwijane, dlatego że jest on tego wart i ten pamięć o tym oddziale jest tego warta. Jest to jeden z pięknych przykładów tego, w jaki sposób broniono się przed narzuconym jarzmem komunistycznym, przed bezprawiem. Dlatego że my mówimy, że to ludzie, którzy buntowali się przeciwko władzy. Lekarz to była władza. To była władza, która została narzucona przez Moskwę, przyniesiona wbrew woli narodu. Dlatego że ludzie, którzy wstępowali do oddziałów, to nie byli, jak to w propagandzie mówiono, jaśnie panowie i wszyscy, którzy bronili kapitalizmu. To byli ludzie, chłopcy ze wsi, z małych miasteczek, rzemieślnicy, drobni, po prostu wszyscy, którzy mieli drogą ideę, raz, że chrześcijaństwa, katolicyzmu w swoim sercu, a dwa, niepodległości, prawdziwej niepodległości Polski. Oni widząc, co się dzieje dookoła, zbuntowali się przeciwko temu. Oddział był nastawiony na to, żeby przetrwać, żeby tych ludzi przeprowadzić przez to Morze Czerwone. Wydawało się, że w ciągu kilku lat sytuacja międzynarodowa pozwoli na odzyskanie niepodległości. Nie udało się to niestety i oddział ten uległ jakby rozbiciu. Natomiast pamięć o nim na szczęście przetrwała. Jest to jeden z najlepszych, najszczytniejszych w ogóle symboli tej właśnie walki, tego oporu, powstania antykomunistycznego w Polsce. W związku z tym takie miejsca jak tutaj, gdzie możemy sobie wyobrazić w tej chwili, jak mogło wyglądać takie spotkanie żołnierzy przed laty, to jest naprawdę coś najlepszego, co możemy zrobić kolejnym pokoleniem. Możemy to przeprowadzić młodych ludzi i powiedzieć, słuchajcie, tutaj przy takiej samej pogodzie te 80 czy 90 czy 100 lat, jak to będzie temu, ksiądz ze swoimi ludźmi trwał tutaj, niósł ideę niepodległości, starał się ją przekazać i utrwalić, po prostu przechować, walcząc z wrogiem, który był wszędzie dookoła i który chciał wyrwać narodowi i duszę, i serce. Także serdeczne podziękowania w swoim imieniu. Historię oczywiście wszyscy już znamy na pewno, bo tu, którzy jesteśmy, to przyszliśmy z potrzeby serca, natomiast
szczegóły to są już takie rzeczy techniczne, żeby nie przedłużać. Piękna inicjatywa, miejmy nadzieję, że więcej tego typu upamiętnień będzie po to, żeby było wiadomo, skąd wyrastamy, co jest naszym dziedzictwem i co powinniśmy przekazywać, jakie idee. Nie chwalić komunę, nie chwalić PRL, jaki był świetny, chwalić tą ideę, bo zawsze idea niepodległości, idea państwa takiego, które naród sam sobie wybierał, czyli ci ludzie, którzy tu byli, oni decydowali, że oni chcą niepodległości, więc my też tej niepodległości chcemy, te idee są nam drogie, musimy to przenosić dalej, a żeby przenosić, trzeba edukować, a do tego są potrzebne właśnie takie miejsca i takie momenty i takie tablice, więc myślę, że jest to bardzo dobry początek, odtworzenie bazy byłoby piękną rzeczą, to jest naprawdę coś, że i zresztą Lasy Państwowe zawsze dbały o to, żeby ta pamięć była zachowana. A to jakiś kamień z czasu powstania, a to jakiś krzyż, który gdzieś tam był zachomikowany w lesie, a nie prawy był dla władzy ludowej, zawsze się przechowały, więc chwała za to Lasom Państwowym i myślę, że będziemy się spotykać częściej właśnie przy takich okazjach. Bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże. Proszę Państwa, jeszcze jedna fanfara ku pamięci żołnierzy i osób, które tworzyły i działały w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Proszę Państwa, głos teraz zabierze ksiądz kapelan Tomasz Szewczyk. Jako kapelan na godzinę było tutaj na tym miejscu, może w paru słowach wyrażę swoją refleksję. Być może powie, że dużo tych słów dzisiaj, ale to właśnie słowo jest tym wielkim nośnikiem nie tylko cywilizacji, kultury, ale przecież wielkiego ducha ludzkiego, ducha niepodległego. To słowo, którego słuchamy, jest też nośnikiem Bożego objawienia, to właśnie ze słuchania rodzi się wiara. Znajdujemy się na miejscu, gdzie w świętej pamięci ksiądz Władysław Gurgacz właśnie poprzez słowo podtrzymywał i podnosił ducha, wiarę w Boga, ale także i wierność ojczyźnie, wierność największym ideałom, ale przede wszystkim umiłowanie cnoty, czyli tej dyspozycji do czynienia dobra. Cnót nie tylko boskich, wiary, nadziei, miłości, ale też tych głównych. Jesteśmy na miejscu, które dla księdza Gurgacza i wszystkich, którzy tworzyli Polską Podziemną Armię Niepodległościową, stało się domem. Stało się domem jakże pięknym, jakże ważnym. I mogę powiedzieć, że stało się też domem Bożym, bo przecież tu były odprawiane msze święte. Tutaj ci ludzie się modlili, na tym miejscu podnosili swoje serce ku Bogu i wielką tęsknotę za prawdziwym pokojem, prawdziwą radością, nadzieją. I te ich tęsknoty, te ich pragnienia nie poszły na marne, bo one stały się modlitwą. Tak samo jak i nasze dzisiejsze spotkanie jest nie tylko spotkaniem edukacyjnym, patriotycznym. Nasza postawa dzisiaj tutaj zasłuchania, stanięcia na tym miejscu, może nawet bez słów, ciszy, to też jest modlitwa. To jest modlitwa za tych ludzi, którzy tutaj w tym momencie dla nas są najważniejsi. Za tych, którzy są obecnie, by pamięć i tożsamość nieustannie w nas trwały. Dokonaliśmy, przed chwilą ojciec poświęcił tą tablicę. Wiele osób często pyta, czy musimy wszystko tak święcić? Po co święcić? Święcimy samochody, mosty, różne miejsca. Jakie to ma znaczenie? Trzeba popatrzeć na to może trochę szerzej. Są rzeczy, które w tym życiu dla nas są istotne, są ważne, są święte. Celowo powiedziałem ważne i święte. Kiedyś słowa ważne używano zamiennie ze słowem świętym. Pamiętamy tą scenę ze świętym Wojciechem, kiedy to waga i ta obrączka, mały grosz zaważył na tym, że ciało jego zostało wykupione. Święty to był ważny. A więc w tym momencie, kiedy poświęcamy tą tablicę, chcemy też sobie uświadomić przed sobą, przed Bogiem, przed historią,
że to miejsce jest dla nas ważne, że ma ogromną wartość, nie tylko historyczną, dziejową, ale ma ogromny ładunek duchowy. Jest tym wielkim impulsem, jest tą wielką iskrą, może i iskrą miłosierdzia, warto o tym pomyśleć, w roku miłosierdzia przecież tu jesteśmy. Ale jest tą iskrą, która daje ognisko, ognisko domowe. Patrzymy na wiele miejsc, które, wokół których nieraz przechodzimy. To są lasy Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Niskiego. Nieraz widzimy drzewa, rośnie jakieś drzewo owocowe. Czy ono sobie tak rośnie? Nie. Tam kiedyś był dom, tam były stajnia, stodoła, tam była zagroda. Na tym miejscu już nie ma śladu, ale świadkowie tego miejsca w postaci właśnie drzew są. Drzew owocowych. Tu świadkami tego miejsca są te drzewa, które nas otaczają. Drzewa życia. Drzewo ma swoje głębokie też znaczenie teologiczne. Pamiętajmy, że także i relacja człowieka do Boga w raju zaczyna się właśnie od wskazania na drzewa. Drzewo życia, drzewo poznania dobra i zła. Tu pośród tych drzew żołnierze, z którymi modlił się ksiądz Władysław Burgacz, poznawali tą rzeczywistość życia, i doczesnego, ale i nadprzyrodzonego. Tutaj mogli pragnąć pełni życia, pełni radości. Niech to miejsce, nasze dzisiejsze spotkanie, będzie tym kolejnym ważnym impulsem, byśmy tą wielką radość swojej tożsamości, poczucia swojej godności, swojej wartości, czyli ważności przed Bogiem, bo Boża obecność jest w nas, z radością, nadzieją przekazywali następnemu pokoleniu, które już u bram czeka i też z wielką nadzieją patrzy przyszłe dzieje, bo przecież z każdym człowiekiem otwierają się jak gdyby nowe okna, nowe drzwi, nowe horyzonty, nowe możliwości. I nieraz są sytuacje, kiedy po ludzku wszystko jest stracone, beznadziejne. Ci ludzie byli skazani na zapomnienie, na zdeptanie w ziemię, a jednak widzimy, że to właśnie Duch Boży, który jest obecny w słowie tym świadectwa wiary, przekazywanym nieraz po cichu, w domu, jeden drugiemu, ten duch trwa i on odżywa i staje się nową siłą, nową inspiracją. Wiemy, że tych inspiracji potrzebujemy, by umacniać przed Bogiem właśnie swoją tożsamość wobec nowych wyzwań i zadań, sytuacji jakże niepewnego świata. To, co pewne, to te miejsca, które mamy, to świadkowie naszej historii, naszego wielkiego dziedzictwa duchowego. Niech dalszy ciąg naszych refleksji to będą nie tylko kolejne spotkania na tym miejscu, piękne plany, które myślę, że się uda zrealizować i spełnić, ale niech to będzie nasze codzienne wzrastanie wraz z tym Duchem Bożym, który od 1050 lat nam towarzyszy, a został pewnie przekazany gdzieś tam w cieniu wielkich, wspaniałych dębów, też świadków historii. Dziękujmy Bogu, że w sposób tak opatrznościowy i opiekuńczy nad nami czuwa, że prowadzi nas przez dzieje, że nie tracimy nadziei, ale w niej wzrastamy. Niech Boża obecność nam towarzyszy. Niech reszta będzie otwarciem się na Boże błogosławieństwo, Bożą opatrzność. Niech Bóg nas prowadzi. A ojciec jeszcze chce dopowiedzieć parę słów. Proszę. Ja tylko dlatego chcę coś powiedzieć, żeby żołądki się lepiej przygotowały na dobry poczęstunek, żeby było większe tych kwasów żołądkowych. Nie chciałem dopowiedzieć właśnie panu do tych lasów. Musimy pamiętać, że polskie lasy miały być sprzedane za 60 miliardów złotych. Po co? Aby te pieniądze oddać Izraelowi, Żydom, za mienie, które niby my, Polacy, zabraliśmy im w czasie II wojny światowej. I dobrze, że ta dobra zmiana, która nastąpiła w ostatniej chwili, w ostatnim momencie, zatrzymała tę sprzedaż. Tak, jak zatrzymała sprzedaż ziemi. Bo wiemy, że od maja prawdopodobnie była ta ustawa, prawda? Można było sprzedawać polską ziemię wszystkim. Czyli któregoś dnia mogło tak być, że obudzilibyśmy się oczywiście w Polsce, ale na obcej ziemi, bo ktoś tę ziemię już wykupił. I o tym nam oczywiście nie wolno zapominać. To tylko tak, że się tych lasów chciałem dorzucić.
Drugą myśl taką właśnie odnośnie księdza Władysława Gurgacza. Chciałem to połączyć z tym, co dzieje się teraz w Armenii. Kiedyśmy tutaj dojeżdżali, powiedziano, że papież Franciszek odprawia mszę świętą w Armenii. I oczywiście wyraźnie mówi o ludobójstwie, jakiego dopuszczono się na Armenów, wymordowanych przez ponad milion, i nie mówię, że 2 miliony, czy nawet więcej. Oddali swoje życie. Na pewno nie chcieli tego życia oddawać, to jest jasne, ale zostali zamordowani. Ludobójstwo. Ksiądz Władysław Gurgacz oddał swoje życie dobrowolnie. Wcale nie musiał zginąć. Mógł się ukrywać. Ale on doskonale wiedział, że on, który był dany pewnej drużynie, partyzantom, był również dla nich, poświęcił się dla nich. I nie mogło tak być, że oni byli złapani, byli skazywani, a on się mógł spokojnie ukrywać. Wiedział, że wartość jego życia jest w dawaniu drugiemu człowiekowi, siebie. Tak jak sól. Sól nie ma żadnej wartości, gdy jest w worku. Sama w sobie nie ma żadnej wartości. Dopiero wtedy, gdy jest zużyta, zmieszana z czymś, dana, wtedy ta sól nabiera wartości i smakowy, i konserwuje, i tak dalej, i tak dalej. Tego właśnie dokonał ksiądz Władysław Gurgacz. I dlatego mamy pełne prawo oczekiwać, że ojcowi jezuici, tak wspaniali, oczywiście mamy papieża, mamy wszyscy papieża, jezuitę, że ojcowi jezuici podejmą właśnie tę pracę, bo to od nich zależy w pierwszym rzędzie, że kiedyś ci młodzi, bo ja już jestem zbyt stary, więc nie wiem, czy się doczekam, ale właśnie ci młodzi doczekają się właśnie tego momentu, że będzie beatyfikacja naprzód, albo może kanonizacja, jako że jest to męczennik. To nie jest zwykły wyznawca, tylko to jest męczennik. Więc, ale o to trzeba się oczywiście prosić Pana Boga, modlić się o to, ażeby się takie postacie ukazywać młodym pokoleniom. Bo my starzy co nieco wiemy, no różnie też to bywa, ale my co nieco wiemy. Ale młodzi pokolenia nie za bardzo wiedzą, bo wiadomo jak ta historia jest, czy była przekazywana przez 50 lat. I to jest właśnie przykład patrioty. Patrioty. I widzimy, że prawdziwy patriotyzm, w Polsce przynajmniej, nigdy nie był oddzielony od głębokiej wiary. I gdyby ksiądz Gurgacz nie miał tej wiary głębokiej, na pewno by się nie poświęcił, nie oddałby swojego życia, nie poszedłby z tymi chłopcami do lasu i nie poszedłby na policję czy milicję ówczesną, aby UB, o właśnie UB, aby oddać swoje życie. Wiedział doskonale, co go czeka. To jest prawdziwy patriotyzm, aby być gotowym, gdy będzie trzeba. Nie żeby się narażać, ale gdy będzie trzeba, żeby być gotowym, oddać swoje życie za swoją ojczyznę, za matkę. Bo to jest nasz patriot. To jest właśnie ta ojczyzna. To jest właśnie ta nasza matka, jak często właśnie mówi Jan Paweł II. Jedną mamy matkę. To jest Polska i każdy, kto oczywiście się czuje Polakiem, powinien się być dumnym, że jest Polakiem i wszędzie tę polskość głosić, gdziekolwiek oczywiście jest, a nie zapierać się i nie mówić najpierw Europejczykiem, a potem jak jakoś tam będzie, to Polakiem. Nie. Przez Polskę do Europy, a nie przez Europę do Polski. Od Polski, czyli od ojczyzny, tak jak z domu rodzinnego, jak od ojca, od matki, idziemy dalej, do szkoły, wszędzie indziej, tak również przez Polskę, przez miłość do ojczyzny idziemy do Europy i budujemy wspólnotę większą. Szczęść Wam wszystkim Boże i dziękuję bardzo, że mnie zaproszono na tę uroczystość tutaj. Przyjeżdżam, to prawda, w jesieni, ale do jesieni jeszcze daleko. Dobrze, że właśnie jestem tutaj. Bóg Wam zapłaci. Państwa, miał z nami być poseł Arkadiusz Mularczyk, ale nie przybył, przysłał list i proszę o odczytanie tego listu przez panią Anię Rzadkowską.
serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy edukacyjnej przy hali Łabowskiej poświęconej działalności Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej wraz z kapelanem, księdzem Władysławem Gurgaczem. Proszę wybaczyć, ale z uwagi na uprzednio podjęte zobowiązania nie mogę osobiście uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, za co serdecznie Państwa przepraszam. Szanowni Państwo, niesprawiedliwością jest, że dopiero po wielu latach możemy otwarcie mówić i w pełni docenić dokonania tych wszystkich znanych i nieznanych bohaterów tamtych lat, którzy w latach nazistowskiego i komunistycznego zniewolenia poświęcili swoje życie za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. To dzięki poświęceniu, determinacji i odwadze całej Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej możemy się dziś określić mianem wolnych Polaków. Na szczególną uwagę zasługuje zacna postać tamtych lat, ksiądz Władysław Gurgacz, ostatni kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Poświęcenie, hart ducha i ofiarność jego i pozostałych żołnierzy doprowadziła do uzyskania pełnej suwerenności przez nasz kraj. Patrząc na jego miłość do Boga, do Polski i do każdego człowieka, możemy sami uczyć się troski o każdego, szacunku do wszystkich, a przede wszystkim miłości do ojczyzny. Niech ten niezwykły męczennik, jezuita, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, który został stracony zbrodniczym wyrokiem sądowym władz komunistycznych, a który tak oddanie służył Bogu, ojczyźnie i człowiekowi, stanie się powszechnie uznawanym, niekwestionowanym autorytetem. Uczmy się w oparciu o naukę i wartości, jakie głosił ten wielki człowiek, jak być wolnym i jak służyć Bogu i ludziom. Drodzy Państwo, w sposób szczególny pragnę podziękować inicjatorom dzisiejszej uroczystości, która jest spełnieniem obowiązków wdzięczności współczesnych Polaków wobec wszystkich tych, którzy swoją postawą i poświęceniem doprowadzili do niepodległej i demokratycznej Polski. Odsłaniana dzisiaj tablica jest dla nas wszystkich symbolicznym, ale bardzo ważnym znakiem, gdyż jest przesłaniem dobra i miłości. Głęboko wierzę, że pozwoli również wychować młode pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości. Z całego serca życzę wszystkim Państwu, abyście pomni dokonań Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej zawsze pamiętali o swojej tożsamości narodowej i abyście zawsze odczuwali satysfakcję płynącą z dobrze wypełnionego obowiązku wobec bliźnich i ojczyzny. Z wyrazami najwyższego szacunku, Arkadiusz Mularczyk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, chciał jeszcze zabrać głos przedstawiciel WiN-u z Krakowa. Proszę bardzo. Chciałem dla uszanowania ziemi, która tutaj jest, była poświęcona walką i działaniami oddziałów partyzanckich, uroczyście pobrać ziemię z tego miejsca dla potrzeb Zrzeszenia Wolność Niezawisłość Oddziału Południowego w Krakowie i która będzie wykorzystana w różnych celach, przy budowach pomników, no i do przechowywania pamiątkowego i różnych innych działań, które na pewno się jeszcze otworzą w stosunku do tej ziemi. Bardzo bym prosił, żeby może jednego harcerza
tutaj do pobrania i pana, który tutaj był, żeby po garstkę ziemi pobrać i tutaj do woreczka złożymy, a później będzie sporządzony odpowiedni certyfikat i podpisanie świadków obecnych. Dziękuję bardzo. Leśnicy. Organizacji. Ale garstkę tylko. Państwowe gospodarstwo leśne. Pan też. W związku z tym, że są to lasy publiczne, lasy społeczeństwa, my pełnimy tutaj rolę budżetową. W Państwa imieniu dbamy o ten las. Zgodnie z lasami, z tym konkretnym tu lasem, staramy się go możliwie dobrze dla Państwa udostępnić. Tworzone są liczne obiekty służące wypoczynkowi, rekreacji, możliwości spacerowania, jazdy rowerowej. Koledzy sygnaliści zagrają nam sygnał, który od pokoleń towarzyszy leśnikom, myśliwym, ale również wszystkim, którzy lasem polskim mają kontakt. Będzie to sygnał. Thank you.